Cześć, tu Mateusz Zafory Polska. W jakich miesiącach nasza instalacja fotowoltaiczna będzie pracować najsprawniej? Zapraszamy na odcinek. Przywykło się myśleć, że lato i towarzyszące mu upały to najlepszy czas dla naszych instalacji fotowoltaicznych. To generacyjnie tak zwany prime time. No, połowicznie jest to prawdą, dlatego że z przyczyn naturalnych, w związku z najdłuższymi dniami w roku, moduły mają wydłużony czas ekspozycji na promieniowanie słoneczne, na docierające do nich światło, a w związku z tym wydłużony proces produkcji. To wszystko jest prawdą, natomiast warto dodać, że narażone na upały moduły wraz ze wzrostem temperatury, z pojawieniem się upałów, pomiarów dokonujemy od 25 stopni Celsjusza, z każdym stopniem tracą niestety swoją moc. Sprawę należy postawić jasno. W zależności od producenta, spadki generowanej mocy w przypadku wzrostu temperatur oscylują między 10 a 15% mocy deklarowanej. A jakie są dobre wiadomości? Są dwie. Pierwsza to taka, że każdy producent powinien w dokumentacji zawrzeć informację o tak zwanym temperaturowym współczynniku mocy, który poinformuje nas, o ile spada produkcja modułu w stosunku do wzrostu temperatury. Wówczas możemy sobie tak wymiarować naszą instalację, żeby stało się to nieodczuwalne. Druga wiadomość jest taka, że te spadki, jak wspomniałem, są na tyle małe, że przy instalacjach między 5 a 10 kW nie będzie to mieć dużego znaczenia. Ale pytanie z tytułu filmu dotyczyło tych nominalnych, najlepszych warunków dla pracy naszej instalacji. Otóż najlepsze warunki dla pracy instalacji to 800 W na metr kwadratowy, jeśli chodzi o promieniowanie słoneczne, to temperatura 20 stopni Celsjusza i wiatr 1 metr na sekundę. Nie trzeba być filozofem, żeby domyślić się, że takich warunków spodziewać się możemy w kwietniu, w maju, we wrześniu, w październiku. Oto polski fotowoltaiczny prime time. Dzięki serdeczne.